Witam was w kolejnym odcinku z SpongeBob Kanciaste Porty Kosmiczna Galareta. Więc w ostatnim odcinku rozpoczęliśmy tą dziką przygodę. I tak oto ta dzika przygoda zaprowadziła nas na dziki zachód. Więc tak jak właśnie zakończyliśmy ostatni odcinek, musimy znaleźć szeryfa. Ale fajna przejażdżka! Tak! Stańmy w kolejce i przejedźmy się jeszcze raz! Musimy udać się do Manta Fe i tam odnaleźć szeryfa, który pomoże nam odnaleźć jeszcze więcej galaret! Uratować... Nie rozumiem, na co to Kasandrze? Jedyną rzeczą, moja Patryku, Kasandra wie, co robi. Skoro mówi, że przynoszenie jej galarety pomoże ocalić naszych przyjaciół, to zaiste będziemy ją jej przynosić. Dobra, może ja na chwilę stanę. Więc musimy udać się do Manta Fe i odnaleźć szeryfa. O kurde. Odnaleźć szeryfa, który pomoże nam odnalezieniu i uratowaniu pana kraba. Nie, aż przez dziką zabawę SpongeBoba i Patryka wszyscy nasi znajomi zostali wessani do innych rzeczywistości. Można powiedzieć alternatywnych rzeczywistości. I pan krab trafił właśnie na dziki zachód. Okej, tam możemy iść, ale tam nic nie ma, więc na razie tam nie mamy po co iść. Nie mamy wrogów. Jeszcze więcej galaret! Okej. Okej. Skoczymy sobie tutaj. Patrzcie na mnie! Używamy pizzy do latania. SpongeBob, co tam widzisz? Wodę? Sodę? Wodę sodową? Co tam widzisz? O, skorupka, ale małe! Nie zmieścimy się! Dlaczego jesteśmy tacy wielcy? To nie jest małe, Patryku. Nie jest? Jest po prostu bardzo daleko. A? Jesteśmy uratowani! To pani Puff! Jeśli ktoś wie, gdzie jest pan Krab, to ona! Szybko, dogonimy ją! Dogonimy panią Puch. Nie jest, chociaż zna nas w domu. Tutaj musimy najpierw się z nią zapoznać. Tak jak zapoznaliśmy się z nią, kiedy zapoznała się z nami w domu. Rozumiesz? Nie. Za tymi akcesoriami! Patryku, jak ty mogłeś nie zrozumieć tak prostej i bardzo logicznej wytłumaczanki SpongeBoba? Tak, powiedziałem wytłumaczanki. Polski język, trudny język. Ktoś jeszcze tego nie wiedział. Okej. Ja latam! Ty to masz serce! Okej. Nie trafiliśmy, ale na szczęście Patryk nas ocalił. Jak jest dobrym przyjacielem. Słodka i lewka! Okej. Teraz przeczekamy. Idziemy tędy. Jak kozak muzyka. Co ten bagaż robi na pustyni? Chyba wypadł z powozu pani Puff. No to zwalamy te glutowate stwory. O, tu mamy plakaty gończe za krabem. Czyli krab. No, coś tutaj chyba naknocił. Bombloguzik. Dokładnie tak.
Czyli... O właśnie, strzelamy bańką w guziki albo we wrogów. Jak na przykład tutaj. To może się przydać w późniejszym czasie na przyszłych wrogów. Mam wrażenie, że kilka razy otarliśmy się tu o śmierć. No, tak to jest właśnie na dzikim zachodzie. Teraz to i lecimy. Jesteśmy na... Czy to pani Puf? Co ona robi na ranczu? Uwielbiam ranczo. Jesteśmy na... jeździeckim ranczu pani Puf. Jeszcze więcej galaretki. Uszanowanie nieznajomi. Przyszliście tu na piechotę? To okropnie niebezpieczne. Można uschnąć w mgnieniu oka. Na samą myśl mnie rozdyma. Mnie rozdyma, jak zjem karmę dla ślimaków. Cześć. Nazywam się SpongeBob, a ten balon to Patryk. Szukamy naszego przyjaciela, pana Kraba. Ale możliwe, że nie wołają na niego pan Krab. Może podróżować pod innym imieniem. O, na przykład Jeremia. Albo Petunia. Albo Kapitan Pazur. Ja bym stawiał na Petunię. Albo Ronaldo. Bezimienny krab, co? Spróbujcie w Manta Fee. Tam kończą wszyscy ci, którym czegoś brakuje. Mogłabyś nas tam podrzucić? To szkoła jeździectwa, nie taksówka. Ale jeśli przystąpicie do mojego egzaminu, będziecie mogli dojechać tam sami jako posiadacze własnego prawa jazdy konnej. Moje własne prawko! Spotkaj się ze mną przy koniku morskim, gdy będziesz gotowy. Zobaczymy, czy utrzymasz się na nim przez całą drogę do Manta Fee. No, SpongeBob raczej nie ma dobrej reputacji w zdawaniu na prawo jazdy. Więc może być ciekawie. Widziałem błyskotkę! Tak! Wygląda mi to na przygodę w przygodzie! Podwójna przygoda! Okej, pozbierajmy trochę galaretki. Chodźmy tu. Ja latam! O nie. Okej. Dobra. Chodźmy tu. Teraz... Okej. Skoczmy na to. Dobra. Aha, tam jest jeszcze dublon. Powiem wam szczerze, że tego nie zbierałem tutaj wszystkiego w szerszym podejściu. Więc... No więc nie wiem, że właśnie tutaj jest dublon. Też tak w sumie trochę szybciej szłem z tą grą wcześniej. Dobra, to wrócimy się po ten dublon. A na razie chodźmy tu. O, proszę! Okej. I czekamy. I zbieramy dublon, który odblokuje nam możliwość odblokowania więcej kostiumów. Spójrz tylko na ten zapierający dech w piersi sielski krajobraz. Piękno przyrody. Hej, myślisz, że mają tu automaty z przekąskami? Podejście drugie. Jestem bogaty!
Dobra. Teraz zobaczmy jeszcze tu, czy nam się uda wejść. Chyba tak. Tak jest. Okej. O, proszę! Mamy tu jakąś szpatułkę. Okej. Nie wiem, o co jeszcze chodzi ze szpatułkami. Może się dowiemy. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, Patryk. O tak, woda zabija. Czy co to jest? Dobra. Myślę, że to wszystko. Więc możemy lecieć. Się nauczyć jeździć na koniku morskim. Pani Puf, to znaczy pani nauczycielko, muszę wyznać, że zdarzało mi się już podchodzić do takich egzaminów i nie jestem w tym najlepszy, więc... Więc byłaby szansa, żebyśmy opuścili tę część? Bzdury, SpongeBob. Trochę rodeo nigdy nikomu nie zaszkodziło. Nikomu z tych, co przeżyli. Gotowi? To ktoś przeżył? Dobra. Już! Nie! Okej, z kwadratem możemy mieć taką szarżę jakby. Okej. Dobra robota, SpongeBob. Zdobyłeś 35 i 7 punktów. Jedź naokoło. Wal naprzód. SpongeBob, uważaj. Było bardzo trudno. Nie każ mi dzwonić do mojego agenta ubezpieczeniowego. No dobra, nie każę. Dobrze, skacz dalej! Hajdź. Czerwony zwykle oznacza stop. No. I to tyle. Ojej, dobre nasze wyniki. Zdobyłeś 6 punktów. Na 7! Do zdania egzaminu zabrakło tylko jednego punktu? Hurra! O, czy możemy powtórzyć egzamin? To była świetna zabawa! Nie, to nie będzie konieczne. Nie wiedziałam, że dobrze się bawiłeś. To jest warte dodatkowego punktu. Oto twoje prawo jazdy. Wyobraźcie sobie, że gdyby tak wyglądało naprawdę prawo jazdy. Mówicie egzaminatorowi, że świetnie się bawiliście. A, masz tu prawo jazdy. Dzięki, partnerko. Brawko! Hej, trzymaj konie! Chyba nie może! To prawo jazdy pozwala tylko jeździć na konikach morskich i podobnych zwierzętach. Z wyjątkiem... Tu nie ma ani słowa o łódźmobilach! No cóż, jak już wynajdą łódźmobile, będę musiał zdać egzamin jeszcze raz. Tak, ładnie. Dobra, chodźmy porozmawiać z szeryfem. Ojej. Iha! Dotarliśmy do Manta Fe, mój lotny przyjacielu. Tyłek w niebowie od tego, ile się musiałeś najeździć. Dobra. Wiem, że tutaj są jeszcze rzeczy do zebrania. Więc spróbujmy je zebrać. Koniec z odparzenia. Cyk, 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 przycisk. Dobra. Teraz tu. Tu. I teraz... To. No właśnie. Dobra, skoro już jesteśmy, zacznijmy sobie od tego.
będziemy się po prostu strzelać do celów, a nie do konika morskiego. Ej. I musimy zaliczyć 8 trafień. Nie zaliczyliśmy 13. I mamy dublon numer 2. Mamy nowy poziom i nowe kostiumy dostępne w sklepie. Okej. Tego w sumie nie wiedziałem. Okej. O, proszę. Jeszcze więcej galaret! Czy to znaczy, że nie muszę skakać ten? Świetnie. Okej. Pięknie. Tylko tutaj galaretkę zbierzmy. Jeszcze więcej galaret! Wracajmy na górę. Okej. Niestety. A tu już na górę wejścia nie mamy. Czyli tu już musimy skakać po tym. Dobra, spróbujmy to szybko zrobić. Nie wiem, ciężko jest mi wymierzyć. To spróbujmy tak. Tak wygląda, jakby tam był podwójny skok, ale z jakiegoś powodu nie trafiam. O! Okej. Dobra, jesteśmy. I jesteśmy. Dobra. Idziemy tu. I lecimy po dublon. Czuję się jak pan krab. Dobra. Czyli... A, tu jeszcze są. Wystarczy odrobina. Galaretki. Dobra. I możemy iść teraz porozmawiać z szeryfem. To szeryf! Patrzcie, kogo prądy przyniosły! Jesteś żółty jak musztarda, ale czy zjadliwy? O, nie jedz mnie! To niehigieniczne! Szukam przyjaciela, pana kraba. Widziałaś go? Ma piękne słupki oczne i małe nóżki. Nie jestem na służbie, kochasiu. Ale hej, jak dasz mi radę, zajmę się twoją sprawą. Stoi! Lepiej znajdź sobie słomkę i sprawdź, czy dobrze ciągnie. Zrobimy sobie pojedynek na picie kartu z coli. Nie ma morskiego stworzenia, które potrafi wypić więcej niż ja. Odpadnie szybciej niż dziecko w porze drzemki. Mala rozlici! Przeżywę. Ouch. Więcej niespodzianek niż łatwo. Moje skarpety po burzy piaskowej, skoro tak chwacko rozprawiłeś się z tymi galarandytami. Przekonajmy się, na co cię stać. Łap swoją słomkę! Salu! Okej. Musimy... Gul, 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 gul. Złapać i wypić. Musimy to zrobić szybciej niż Sandy. No i się udało. A niech mnie! Nie mamy już kaktus coli! Odkąd bandyci czerwonorękiego bandyty przejęli nasze farmy kaktusów, kiepsko u nas z zaopatrzeniem. Moglibyście udać się na kaktusowe wzgórza i przynieść nam trochę soku z kaktusów?
Im szybciej dokończymy nasz pojedynek, tym szybciej rozwiążę sprawę waszego kraba. Spokojna głowa, szeryfie! Zastępca SpongeBob! I balonowy zastępca Patryk! Prowadzą sprawę! Ładnie, tak. Chodźmy zebrać więcej soku kaktusowego. Nie lubię kaktusów. Nawet ładne nie są. Są po prostu zielone, soczyste i kolczaste. Jak ogórek, od którego zjedzenia boli cię buzia. Nie martw się, Patryku. Zabieramy się stąd, jak tylko znajdziemy więcej soku z kaktusa. Dobra. O, chyba chce się pojedynkować. No, chyba tak. No właśnie, możemy rzucać bąblami też we wrogów. A tego wroga musimy po prostu trafić dwa razy. Dzięki temu to pokonamy. Może ten wyglądający jakby znajomo pan wskaże nam właściwy kierunek. Witka, prze pana! Jestem SpongeBob, kanciasto porty! Witka, prze pana! Jestem ślepy! Czy my się skądś znamy? Hej, kowboju! Wybacz, nie kojarzę cię, ale usłyszałem, jak rozmawialiście o wejściu do branży napojów kaktusowych. Do tego trzeba mieć mocne plecy. Sugeruję zatrudnić konsultanta, który pokaże wam co i jak. Za symboliczny udział, powiedzmy 70%, powiem wam, gdzie znaleźć kaktusy, których sok jest najbardziej orzeźwiający. Ludziska płacą za nie krocie, odkąd zaczęło ich brakować. 70%? To brzmi trochę podejrzanie. Przepraszam, powiedziałem 70? Oczywiście miałem na myśli 80. O. Dokładnie. I to rozumiem. A to już brzmi lepiej. Jedźcie dalej przed siebie, aż dotrzecie do kaktusowych wzgórz. I nie ważcie się okantować waszego ciężko pracującego konsultanta. Mój udział w interesie to jedyne 90%. Chodź, Patryku, znajdźmy te kolczaste ogórki. Może 100% chcesz? Dobra, musimy udać się do kaktusowych wzgórz i pomóc zebrać na pewno nie panu krabowi dużo soku kaktusowego. O, popatrz, stary znak z ostrzeżeniem. Napisano na nim: kaktusowe wzgórza, kolce, zabójczy upał, bandyci i ruchome piaski. Miłej zabawy. To wydaje się dość niebezpieczne, SpongeBob. Może w pobliżu jest jakiś konik morski, któremu przydałby się jeździec z prawkiem? O, jest. O raju, ten kaktus jest naprawdę wysoko, co? Okej. No, i jesteśmy. To jest nasz konsultant. Uhuhu, co za spotkanie. Ja tylko beczek pilnuję. Wiecie, strzegę ich przed bandytami. A na pewno tak. W tych stronach można nieźle zarobić. To znaczy znaleźć soczyste kaktusy. No, to jazda. O, jazda. Szukamy tych kaktusów. To jest to, Patryku! Czeka na nas soczyste, kaktusowe złoto! I... Dobra. Teraz musimy znaleźć nasz pierwszy kaktus. I go wycisnąć z niego sok. Kolejny stary znak z ostrzeżeniem. Napisano na nim: uwaga na byczego robala? Czemu mamy przejmować się jakimś małym robalem? Nigdy nie widziałem takiej ryby.
O, Patryku. Wystarczy odrobina. Może nie być wcale mały robot. Koniec z odparzeniami. Dobra. Chodźmy po pierwszego kaktusa. No, tego wroga teoretycznie nie musicie zabańkowywać. O, te czaszki są fajne. Nawet ślepej kurze raz na jakiś czas trafi się ziarno. Ale niezłe teksty. Albo po prostu ja mam dziwne poczucie humoru. Okay. Mamy pierwszy kaktus. Okej. Okay. Lecimy dalej. Od razu lepiej. O proszę. Okej. Cyk. I teraz jeżeli spadniemy, to mamy możliwość powrotu. Bez potrzeby skakania tam naokoło. Człowiek jest jak dzwon. Im głośniejszy, tym prężniejszy. Dokładnie. Wystarczy odrobina. Okej, kolejne. Definicją konsternacji jest koza na sztucznej trawie. No, logiczne. Dobra. Cyk, zaskoczenia. Okej. O nie. Coś mi się przerwało. Dobra. I idziemy tutaj. Porobień. Jak wiadomo, ci wrogowie nie są jakimś gigantycznym zagrożeniem. Teraz mamy tutaj wejście na górę. Byśmy spadli. Okej. Zobaczymy ile podejść będę miał do tej części teraz. Wiem, że tutaj kilka razy spadłem przy moim pierwszym przejściu gry. Dobra. Teraz tak, tu. O. Za pierwszym razem. Tu i mamy kolejny kaktus. I lecimy do następnego kaktusa. O, to wygląda fajnie. Założę się, że zejdę na dół szybciej od ciebie. Okej. Cyk i ponownie wejście na górę, by się spadli. To chyba zrobię. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Ale może nie do tej wody. Okej. Dobra, potem tam chyba też jeszcze zejdziemy, to się potem pozbiera jeszcze te madzie. Galaretkę. Jak nie, to w sumie tam bez jakiejś straty. Dobra. W mieście nie żyje się dłużej. Ma się tylko takie poczucie. Dobrze wiedzieć. Okej.
jesteśmy. Tu, tutaj. Chodź, chodź, chodź. Ty tam się. Zgalaretowany. Ciekawe, czy coś... Wystarczy odrobina. Cyk. I cyk. Jeszcze po tą skrzynkę. Tutaj na górę. Po belce, nie spadnąć. Nie spać, nie spać, nie spać. Tak, dokładnie. And jak na pewno się domyślacie, mamy tutaj przypadek, powiedzmy, generatora stworów, które musimy najpierw zniszczyć. Auć. I teraz możemy pokonać resztę. To obchodzi mój zadek. Okej. Okej. Aha, dobra. No. I to było na tyle. I ściągamy sok z kaktusa numer 3. Dalej, musimy zanieść ten cały sok temu kolesiowi, co wygląda jakby znajomy. Okej. Gramy. Bańki. Czy to coś? Tu, tu. Okej. I idziemy zanieść sok do naszego tajemniczego konsultanta. Macie smykałkę do tych kaktusów. Wrzucajcie sok do tej beczki, będzie tam bezpieczny. Na pewno. No dobra. Skoro tak ma być, to tak zrobimy. Jedna beczka z głowy. Podążajcie tym szlakiem, moje małe naiwniaczki. Wcale nie podejrzane. No, i mamy ścieżkę dalej. Gdzieś się na koniku morskim. I jesteśmy. I myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. Nie jestem do końca pewien, ile on już trwa. A nie chcę też, żeby te odcinki były za długie. Więc dalszą część tej przygody na Dzikim Zachodzie będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. No, bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych materiałach. Na razie.